Zadanie 10 z matury 2008 za 3 punkty. Rysunek przedstawia fragment wykresu funkcji h określonej wzorem h od x równa się a przez x dla a różnych od 0. Wiadomo, że do wykresu funkcji h należy punkt p o współrzędnych 2, 5. Punkt a. Oblicz wartość współczynnika a. W punkcie a mamy wzór funkcji. Mamy także punkt P o współrzędnych 2, 5, gdzie pierwsza współrzędna jest x, druga y. Więc zamiast hx, czyli tutaj zamiast tego y, możemy wstawić piątkę. W miejsce x w mianowniku dwójkę, a a w liczniku jest do obliczenia. Mnożąc równanie stronami razy 2, obliczamy, że a jest równe 10. Punkt A został zrobiony, czyli współczynnik A został wyznaczony, ale warto teraz naszą literkę A, czyli dziesiątkę, wstawić do tego wzoru i rozpisać wzór na H. H od X równa się 10 przez X. Przejdźmy do punktu B. Ustal, czy liczba H od pi minus H od minus pi jest dodatnia czy ujemna. Obliczmy po prostu w punkcie B h od pi minus h od minus pi. H od pi będzie miał postać 10 przez pi. Widzisz, tu jest dziesiątka, a w miejsce x stawiamy właśnie literkę pi. Drugi ułamek będzie bardzo podobny, tylko tyle, że w mianowniku pojawi się minus pi, czyli odjąć 10 przez minus pi. Ten minus z mianownika można wyrzucić przed ułamek i wtedy te dwa minusy dadzą nam plus. 10 przez pi plus 10 przez pi. Mamy wspólny mianownik, więc dodajemy, jest to 20 przez pi. Ta liczba jest dodatnia, więc rozpisujemy, że różnica jest po prostu dodatnia. I punkt B został wykonany. Teraz przejdźmy do punktu C. W punkcie C mamy wzór funkcji oraz wiemy, że punkt P zgodnie z treścią zadania należy do wykresu tej oto funkcji. Nanieśmy teraz ten punkcik 2, 5 na nasz wykres. Tutaj mamy 2, tu mamy 5 i mamy punkt o współrzędnych 2, 5. Musimy rozwiązać nierówność. H od x jest większy od 5. Możemy zrobić to graficznie. Przez punkt 2, 5 przechodzi nam funkcja stała y równa się 5. Czyli tutaj mamy wartości tej oto funkcji y równa się 5, a tutaj mamy wartości funkcji podane jako 10 przez x. I spójrz, jak to prezentuje się graficznie. Gdzie wartości funkcji h od x są większe od funkcji naszej y równa się 5. Tylko w tym miejscu zaznaczonym na czerwono funkcja h od x jest większa od funkcji 5. A dla jakich x-ów ta funkcja jest większa? Widzimy, że tutaj hiperbola zbliża się do osi y, ale nigdy tej osi y nie przetnie. Więc rozwiązaniem jest przedział od 0 do 2. Oczywiście bez 0 i bez 2, ponieważ nierówność jest bez znaku równa się. Więc piszemy odpowiedź: x należy do przedziału od 0 do 2.